Dzisiaj kontynuujemy nasze historyczne przygody. Tym razem spotkamy się z malarstwem historycznym, polskim malarstwem historycznym najwyższej próby. Oto jesteśmy na krakowskim rynku, za mną Sukiennice, czyli Muzeum Narodowe w Krakowie, oddział w Sukiennicach i największe dzieła polskiego malarstwa XIX wieku. Staniemy twarzą w twarz z Janem Matejką, Józefem Chełmońskim, Władysławem Podkowińskim czy Jackiem Malczewskim. Za chwilę Wam to wszystko opowiemy. Dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum możemy tam filmować bez ograniczeń. Ale żeby nie zanudzać naszych widzów, postaramy się przekazać Wam wiedzę skondensowaną po to, żeby Was zachęcić do własnych poszukiwań i do odwiedzenia tego cudownego miejsca. Także zróbmy takie ujęcie naokoło rynku i wchodzimy. Przyznam, że to, co widzicie za mną, to jest mój ulubiony obraz mistrza. Iwan Groźny. Od razu, na pierwszy rzut oka, widać, jakie cechy charakterystyczne miał Iwan IV Groźny. Anglicy nazywają go Iwan the Terrible, Iwan Straszliwy. Jak zrobicie zbliżenie na jego oczy, zobaczycie, że człowiek był oszalały. Był oszalały z nienawiści, był na dzisiejsze warunki psychopatycznym mordercą. A scena wygląda tak. Tutaj prowadzony jest skazaniec, starosta inflancki o nazwisku Morozow. On został przez Iwana skazany za nieskuteczne dowodzenie w czasie wojny z Polską, kiedy to Rosja zaatakowała polskie inflanty, a najlepszy polski król, największy polski król Stefan Batory te inflanty odbił. Iwana doprowadziła to do zwyczajowej furii, więc musiał znaleźć kozła ofiarnego. Jednym z nich był właśnie ów Morozow. Jak widzicie, on jest ubrany, specjalnie założono mu strój błazna, żeby go jeszcze bardziej upokorzyć. Prowadzi go oszalały z nienawiści tłum, jak to zazwyczaj bywa, żądny oglądania kaźni. Tutaj, trzymający w lewej ręce wyrok śmierci, idzie słynny przywódca opryczniny, ultraludobójca Maluta Skuratow. Człowiek mający na sumieniu kilkaset tysięcy ofiar. Iwan Groźny na środku, tutaj patriarcha moskiewski, przed nim idzie chłopiec trzymający otwartą Ewangelię. Bardzo często łączyli ludobójstwo z wiarą, żeby to jakoś sobie usprawiedliwić. A to, jaki los czeka skazańca, symbolizują nam tak. Wyjący czarny pies, kruk, który w rozumieniu ludzkim krąży zawsze nad zwłokami. Kolejne kruki tutaj i szubienica, na której już widzimy dwóch nieszczęśników wcześniej ukaranych przez gniew Iwana. Jan Matejko i tak obszedł się z Iwanem i jego tak zwaną sprawiedliwością bardzo łagodnie, ponieważ rzadko stosował karę śmierci tak łagodną jak powieszenie. Najczęściej w Rosji w drugiej połowie XVI wieku tak zwanych zdrajców, czyli tych, którzy czymkolwiek zdenerwowali cara, albo palili na stosie, albo smażyli na takiej wielkiej patelni, albo stosowano taki zabieg, że oblewano go wrzątkiem i na zmianę zimną wodą, że skóra odchodziła z człowieka za najlżejszym dotknięciem. No, taka kultura rosyjska. Tutaj Matejko nie chciał przesadzać z makabrą, więc umieścił tradycyjną humanitarną szubienicę. Władysław Podkowiński to jeden z tych malarzy polskich, którzy uzyskali nieśmiertelną sławę na podstawie jednego i jedynego tylko dzieła. To jest symbol polskiego, nomen omen, symbolizmu. Obraz namalowany przez artystę w wieku 28 lat w roku 1894 w Warszawie Później będziecie mogli zrobić zbliżenie. Widać dokładnie, że obraz jest uszkodzony w miejscu, gdzie siedzi ta kobieta na koniu. Ale zaraz wam powiem dlaczego. Władysław Podkowiński był bardzo wrażliwym malarzem i namalował ten obraz. Po kilku latach prac nad nim rysował szkice, potem różne próby podejmował w technice impresjonistycznej, aż w końcu mniej więcej w czasie 3 miesięcy namalował to kolosalne dzieło. Widzimy na nim oszalałego konia z rozwianą grzywą, z pianą toczącą się z ust, na którym siedzi na oklep naga, rudowłosa kobieta. Nazywa się ten obraz Szał Uniesień. No, sam tytuł nie wymaga żadnych wyjaśnień, bo widać po głównych bohaterach, dlaczego tak jest. Wystarczy spojrzeć na oko konia, które jest zbielałe i źrenice odchodzą mu w głąb czaszki. Obraz ten artysta wystawił w warszawskiej Zachęcie i po 36 dniach wystawiania go w owej galerii, pewnego dnia przyszedł na wystawę, wyjął nóż, rzucił się na obraz i zaczął go ciąć nożem w miejscu, gdzie mamy tą panią. Do końca nie wiadomo, dlaczego to zrobił, ale chodziły takie plotki, że on zakochał się w takiej pani z towarzystwa z wysokich sfer, która odrzuciła jego miłość. Obejrzawszy ten obraz, rodzina tej pani zorientowała się, że to jest ona właśnie i zwróciła się do malarza z ogromnymi pretensjami, że no, przedstawił jej córkę w tak bezbożny i bezwstydny sposób. Skrytykowało go również środowisko tzw. filistrów, czyli konserwatywnych mieszczan, które uznały to dzieło za wręcz pornograficzne. Artysta, nie znoszący sprzeciwu, będący bardzo wrażliwym na punkcie krytyki, postanowił dzieło w takim razie zniszczyć. Nie obchodziły go tysiące pozytywnych opinii. On się skupił na tych kilku negatywnych, no i mamy później tego efekt. Niektórzy mówią również, że Szał Uniesień można rozumieć jako pewną całość, nie tylko obrazu, ale zachowania. I finalnym punktem tego Szału Uniesień jest szał samego malarza, który niszczy swoje dzieło, tym samym koło się domyka. Smutne jest to, że Władysław Podkowiński żądał 10 000 rubli, czyli bardzo wysokiej kwoty za ten obraz. Dawano mu 3000. On nie chciał tego obrazu sprzedać. W związku z tym ta jego bezkompromisowość doprowadziła do tego, że był bardzo biedny, żył w skrajnej wręcz nędzy, bardzo źle się odżywiał, co spowodowało, że zapadł na ciężką, nieuleczalną chorobę płuc. I kilka miesięcy po wystawieniu tego obrazu po prostu wziął i umarł. Po jego śmierci jego przyjaciel odrestaurował dzieło. Dokonał niezbędnych napraw, które dzisiaj są widoczne tylko wtedy, kiedy spojrzycie pod kątem i widać ślady noża. Ja tu byłem już wcześniej kilka razy, ale nie znałem tej historii. I jak patrzymy na obraz na wprost, to się nie rzuca w oczy. Dopiero jak znamy tą historię, to widzimy, jak bardzo obraz był zniszczony. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich obrazów w ogóle w historii. Lewa strona jasna, prawa ciemna. Tutaj praktycznie podpisu artysty prawie w ogóle nie widać. To jest czarne na czarnym tle. Zadu końskiego i ogona też prawie w ogóle nie widać. Trzeba się naprawdę bardzo dokładnie przyjrzeć. Jak to można jednym dziełem przejść do historii malarstwa? Zazdraszczam. Jedno z najbardziej fascynujących dzieł naszego mistrza Jana Matejki, mianowicie Wernyhora. Taka ciekawostka, w wielu polskich teleturniejach pada pytanie, co trzyma w ręce Wernyhora na obrazie Jana Matejki. I tam jest, tam maczugę trzyma, księgę, bat, a on po prostu wskazuje pustą dłonią, ponieważ on jest w trakcie widzenia. Wernyhora, po polsku Waligura, to taka legendarna postać, taki wieszcz ukraiński z czasów Koliszczyzny. Koliszczyzna to był taki okres w połowie XVIII wieku, kiedy miały miejsce bardzo krwawe powstania na Ukrainie, kozackie. Między innymi słynna rzeź Humania. Potworne czasy. I Wernyhora był taką postacią, która miała widzenia, był takim miał takie profetyczne wizje. I tutaj na tym obrazie jedną z tych wizji dotyczących wspólnych losów Polski i Ukrainy właśnie w tym momencie przedstawia. Ta wizja jest w tym momencie spisywana przez starostę korsuńskiego. Wernyhora jest podtrzymywany przez kozaka oraz ukraińską chłopkę. U jego stóp leży taki instrument popularny wśród tak zwanych widów lirników, takich wędrownych żebraków ukraińskich, lira korbowa, która jest, jak piszą znawcy, symbolem pieśni łączącej polsko-ukraińskie dziedzictwo. Na dole natomiast są dwie ciekawe postaci. Tu jest małe dziecko, do którego portretu posłużył mu jego własny syn Jerzy. Jest to dziecko odziane w biały strój, mające ryngraf z Matką Boską, symbolizujące dążenie do pojednania i prawdy. Natomiast tutaj jest postać ubrana na czarno. Jest to mnich, bądź też pop prawosławny, symbolizujący brak porozumienia i dążenie do konfliktu. A Wernyhora w swoim widzeniu, które w tym momencie właśnie, z którym się dzieli z nami, pragnie te dwie wartości ze sobą połączyć, żeby Polska i Ukraina zakopały przysłowiowy topór wojenny i współpracowały tak jak kiedyś za dobrych czasów, kiedy powstawała Rzeczpospolita Obojga Narodów i były plany, żeby stworzyć Rzeczpospolitą Trojga Narodów, czyli żeby zamiast dwóch części państwa istniały trzy: Polacy, Litwini i Kozacy, którzy zamieszkiwaliby te wschodnie rubieże, tam gdzie dzisiaj jest Sicz Zaporoska. Najlepsze jest jednak w tym to, że Matejko, zafascynowany literaturą romantyczną, namalował ten obraz prawdopodobnie pod wpływem Słowackiego, Beniowskiego oraz Srebrnego snu Salomei. Natomiast Stanisław Wyspiański, gdy zobaczył ten obraz, tak się nim zafascynował, że na podstawie tej wizji Matejki umieścił postać Wernyhory w Weselu, w swoim dramacie, będący jego największym, najsłynniejszym dziełem.